Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i w regionie. Jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i ma kluczowe znaczenie dla lotnictwa pasażerskiego, towarowego, a także obsługi transportów humanitarnych i wojskowych. Zapewnienie odpowiednich parametrów oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami, ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych i efektywności pracy służb operacyjnych. Jednym z kluczowych zadań, jakie zostało zrealizowane na lotnisku Chopina w Warszawie przez Polskie Porty Lotnicze, właściciela i zarządzającego stołecznym portem w ramach projektu pod nazwą Inwestycje w infrastrukturę podwójnego zastosowania na lotnisku Chopina w Warszawie w zakresie utrzymania operacji usług podstawowych przez całą dobę, było kompleksowe zmodernizowanie oświetlenia projektorowego na dwóch płytach postojowych PPS-3 oraz PPS-9. Zrealizowany dzięki dofinansowaniu Komisji Europejskiej projekt modernizacji oświetlenia projektorowego na PPS-9 to bardzo ważna inwestycja. Umożliwia całodobową obsługę zarówno cywilnych, jak i wojskowych statków powietrznych, co jest szczególnie istotne dla naszego sąsiada i partnera pierwszej bazy lotnictwa transportowego. Korzysta ona z miejsc postojowych na tej płycie podczas obsługi delegacji rządowych odwiedzających Warszawę lub lotów wojskowych, na przykład z pomocą humanitarną. Ciągłe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na lotnisku Chopina są naszym priorytetem. Oświetlenie zostało zainstalowane na 4 nowych 25-metrowych masztach. Znajduje się na nich od 2 do 5 projektorów. Każdy o strumieniu oświetlenia prawie 140 tysięcy lumenów i mocy 1006 watów. Spełniają one najwyższe normy zgodne z przepisami międzynarodowymi. Ich natężenie gwarantuje, że oświetlona przez nie płyta postojowa jest dostępna przez całą dobę, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia LED o wysokiej efektywności energetycznej zmniejszono koszty zużycia energii elektrycznej o 27%. Rezygnacja z wyładowczych źródeł światła na rzecz nowych reflektorów o żywotności powyżej 50 tysięcy godzin zmniejsza również koszty eksploatacyjne związane z ich wymianą.